Barbara z Krakowa kłania się Państwu. To są takie fragmenty z pamiętnika, bo piszę w pamiętnik. To było 15 maja tego roku. Już od 3 dni serce moje rozsadza radość. Jestem zaproszona oficjalnie na obiad do Eugenii. To jest właśnie moja opiekunka. Równocześnie byłam zaproszona na robienie pięknych zdjęć do Danusi i Stasia. To są moi młodzi przyjaciele, tak jak dzieci ich traktuję, to są moi przyjaciółki Basi Wawro, dzieci. Ale zapowiadano bardzo rzęsisty deszcz. Już sobotę lało, w niedzielę też, no więc zdjęć nie ma sensu w bzach pięknych wprawdzie, bo już prawie przekwitają, chcieliśmy zrobić, ale nie wybrałam się do nich przez pogodę. Więc od piątku już się spokojnie cieszyłam, bo wiedziałam, że bez przeszkód już ustaliliśmy, że jadę jednak do Eugenii z wizytą. Szykuję się również od 3 dni, jakie wybrać kolory stroju. Czarny czy beżowy? Myślę również intensywnie, jaką przygotować niespodziankę. Oczywiście mam duży problem. Znam bowiem wspaniały gust Eugenii i muszę sprostać zadaniu. Ostatnio, o dziwo, ja zostałam posądzona przez moją przyjaciółkę o bardzo dobry gust. No, nie wierzę, ale cieszę się. Wczoraj po wycieczce do Kazia, do mojego mężurka, spędziłam dużo sympatycznych chwil z Natusią, to jest moja wnuczunia. Po wyjściu jej z WC-tu dowiedziałam się od Natusi bardzo ciekawej uwagi natury psychologicznej. Otóż wnuczka moja zadała mi pytanie, kto wieszał papier toaletowy na rolce w ubikacji? Przyznałam, że ostatnio ja. Bo w ten sposób, babciu, wieszasz, czyli papier idzie po ścianie, jakbyś ty się poddawała komuś w dowodzenie. Więc ja sobie tak myślę, jeden dominant, czyli mój mąż, chociaż nigdy o to nie był posądzany, bo każdy miał mnie za dominantkę w naszym stadle, opuścił dom, przenosząc się do pensjonatu z powodu choroby, a tu znowu oddałam się w niewolę z wdzięczności. Dobrze, taka wspaniała, już w krótkim czasie tyle zmian na im plus i zeszczuplałam i odzwyczaiłam się od słodyczy. Piszę dalej, 16 maja. Przyjechałam z panem Pawłem, to jest mój znajomy sąsiad, taksówkarz. Stanął w dobrym miejscu przy Włoskiej. Nie muszę wchodzić po schodach przez ulicę, bo tam jest tak, że jak się idzie do pierwszej klatki, trzeba po schodach, a mnie jest bardzo ciężko wychodzić na ulicy, już są schody. Podeszłam kilka kroków po chodniku, zeszła po mnie Żunia, żeby mi pomóc wyjść po schodach. Niestety tu też drugie piętro, tak jak u mnie. Wiadomo, że weszłam jak do muzeum. Już tu byłam z Kaziem, z moim mężem w pięknym pokoju. Widzi się takie na filmach, proszę Państwa. Uderzyło we mnie śliczne, olbrzymie zdjęcie Anulki na pół ściany, córki. Z sesji zdjęciowej koleżanki artystki. Dosyć odważne, bo tak piersi troszkę wychodziły na zewnątrz, ale bardzo piękne zdjęcie. Poczułam od razu ukłucie w serce, gdy przypomniało mi się powieszenie przez moją córeczkę Małgosię moich ukochanych pamiątkowych portretów. Jurusia mojego, to jest mojego brata, którego Niemcy zamordowali jako 16-letniego chłopca, i moje. Powiesiła bowiem córeczka, ona mówi, że to jest dla niej miłe miejsce, mianowicie przy przejściu do palarni, akurat naprost ubikacji, więc mnie uderzyło bardzo to w serce, głęboko, nie wiem, czy miałam rację, czy nie. I postanowiłam sobie natychmiast odebrać te portrety i zawiesić zdjęcie u mnie na honorowych miejscach. Będą jeszcze do mojej śmierci cieszyć moje oczy. Mój portret z psem Samborem wisiał przez kilka lat w bramie kina Warszawa na ulicy, to jest właśnie mój portret, wisiał na ulicy Stradomskiej,
tylko dużo większy, 4 razy taki, u pana fotografa i ludzie, jak szli do kina, to wszyscy się zachwycali tym zdjęciem. Widzieli we mnie aktorkę z filmu Ulica Graniczna. Nie wiem, czy jestem podobna do niej, ale tak ludzie twierdzili. Ale niektórzy żartowali, że nie wiedzą, czy się bardziej Samborem zachwycać, czy tą panienką. Portret Jurusia mojego, to pan tu pokaże, to jest właśnie mój braciszek. Tu miał chyba z 15 lat, jeszcze przed tą tragedią. Takie piękne zdjęcie, bardzo bliskie mnie, bo to był brat, którego gestapowcy zamordowali 6 kwietnia 1944 roku. Jego przygoda tragiczna jest opisana jako Galo z Jerzy, zamieszczony w książce pod tytułem Kronika okupowanego Krakowa, strona 331. Ten portret to już będzie wisiał na honorowym miejscu w salonie. Tylko musimy go pięknie oprawić. Muszę to załatwić. To będzie moja sprawa priorytetowa. Czekam tylko na występ mojej córki, która jest w tej chwili w Warszawie, w rozmowie z redaktorką, na tematy mniej ważne, jak sprawa życia i śmierci. Ale nie chcę jej jednak denerwować, bo dla niej te sprawy też mogą być wielkiej wagi. Sama jestem bardzo ciekawa jej występu. Niestety, w obecnej rzeczywistości jestem tylko szarą eminencją. Wracam do portretu. Oprawiali je bowiem moja mamunia i mój tatuś. Dlatego dla mnie jest to najpiękniejsza pamiątka pod każdym względem. Teraz nie wiem, czy sprostam w opisaniu tych wspaniałości, które zjawiły się w mojej przyjaciółki Elżuni na stole. Opiszę więc nastrój tego spotkania. Niepowtarzalny. Były zwierzenia, jak to zawsze, między kobietami. Było czytanie poezji oraz innych wspaniałych i ciekawych rzeczy. Najpiękniejsze chyba dla Elżuni, bo dla mnie tak, było przeczytanie przeze mnie z książeczki wydanej przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Tytuł tej książeczki brzmiał Pamiętam jak dziś, a opowiadanie było napisane, przepraszam, przez moją też koleżankę, przyjaciółkę właściwie, która prowadzi teatr Stańczyku u nas, a tytuł tego opowiadania brzmi Pamięć, nie pamięć, prawda czy złuda. Przepiękne opowiadanie, wycisnęło sporo łez z oczu Elżuni i moich i gdyby Państwo zdobyli tą książeczkę, to polecam, bo warto naprawdę to przeczytać. To jest w ogóle opisany piękny cud, gdzie przyszedł chłopak niewierzący i musiał zastąpić chorego aktora i występować jako Chrystus, ubiczowany, zmęczony. I on nie chciał, jak się dowiedział, że to jest religijne opowiadanie, nie chciał w tym wystąpić. A potem, po latach, spotkała się ma nasza sława z nim i okazało się, że uwierzył w Boga gorąco. Więc wspaniała sprawa. Szkoda, że nie umiem obsługiwać nowoczesnych sprzętów jako osoba błądząca w obłokach, romantyczka. Co inne umiem, ale jestem analfabetką techniczną. Natomiast Elżunia wyświetlała na dużym ekranie piękne zdjęcia, krajobrazy, cudne, polskie, proszę Państwa. Mamy piękny kraj, przecudny. A dla mnie były jeszcze dlatego bliskie te obrazy, że bardzo często tam właśnie spędzałam plenery z moją fundacją i przypomniały mi się piękne chwile z tych czasów. Więc ja jestem, jak powiedziałam Państwu, analfabetką techniczną, ale jak siebie nieco pogardliwie nazywam. Natomiast dostałam inne wspaniałe talenty od Boga, chociaż w dzisiejszym świecie lekko pogardzane. Na szczęście są jeszcze pasjonaci szanujący te inne talenty. Niestety, teraz opiszemy tą psychologiczną zagadkę. Nic nie wyszło z filozofii psychologicznej mojej wnuczusi. Okazało się bowiem,
że Elżbietka właśnie identycznie wiesza papier w toalecie jak ja, czyli też jest poddana komuś, no nie wiem kto komu. I teraz ciekawa jestem, jak moja wnuczka to odczyta. Wyjątkowa cisza panowała w mieszkaniu Elżuni. Ani jeden telefon nie przerwał wspaniałego nastroju. Najśmieszniejsze, że mój telefon, który dzwoni bez przerwy, milczał wyjątkowo. Dopiero przy zamawianiu taksi okazało się, że w ogóle nie wzięłam komórki. Więc w końcu miałam spokój. O, jak dobrze. Już dawno nie pamiętam tak spokojnego dnia, kojącego nerwy. Powrót do domu też był wyjątkowy. Wspaniały, ale opiszę go później, bo idę na razie spać. To był właśnie taki moment, gdzie mi głowa upadła na biurko i musiałam niestety się położyć. Więc resztę pisałam o 17 maja. Cóż za dziwny zbieg okoliczności. Pan Paweł nie mógł po mnie przyjechać, miał spotkanie rodzinne, bo to niedziela była. Elżunia zamówiła taksi z Megi. Przyjeżdża taksówka znów z mojej ulicy, a tu w niej kierowca młody i z miejsca mówi, że mieszka przy tej samej ulicy, co ja. Zaczyna się długa, miła rozmowa. Okazuje się, że wie bardzo dużo o mnie, co mnie troszeczkę zastanowiło. Przy wyjściu z auta dostaję nowy bilecik z poleceniem przywołania jego taksówki. Zawsze będzie do mojej dyspozycji. Idąc do domu, śmieję się sama do siebie. Imię jego bardzo oryginalne, Iwo. Typ Hiszpana, ale później się dowiedziałam, że ojciec był Chilijczykiem. Dzisiaj, 10 maja, oj, przepraszam, bo z innego opowiadania mi się tu... Przepraszam. Dzwonił do Małgosi, czyli do mojej córki, dostaję od niej poważne ostrzeżenie. Uważaj! To mi wygląda nie na przypadek. Muszę chyba wysłuchać mojej ostrożnej córki. Dzisiaj spotkanie literackie w mojej kochanej galerii z panem Andrzejem Warzechą. Zamówię już bezpiecznie partnera do przewożenia inwalidów. Najśmieszniejsze, że moja przyjaciółka Elusia, którą nazywamy podnóżkiem jej męża Stasia, wiesza właśnie papier toaletowy odwrotnie jak ja, czyli wychodzi na dominantkę osoby, która on ma pod pantofelkiem tak zwanym. No trudno, tak bywa. A więc albo Natusia się myli, albo cała ta psychologiczna zgadywanka jest do niczego. Druga bardzo ważna sprawa to zabranie z powrotem tych pięknych, pamiątkowych zdjęć, co Państwo widzieli, do siebie. Już się szykowała walka na noże i wielki lament, i wiele łez obydwu stron. Znam nasze temperamenty mojej córki. I tu znowu sprawę uratowała Kasia, moja wnukowa, która wcześniej uratowała moje życie. Wszystko przez alarm i uświadomienie moich bliskich o tym, że bez pomocy z ich strony czeka mnie pewna śmierć, bo miałam omdlenia nawet do 9 razy dziennie. Tym razem Kasia spokojnym, opanowanym głosem oznajmiła, że po prostu zdjęcia można skanować i będzie wilk syty i owca cała. I tak zrobimy. Ach, jaka ulga. Właśnie bowiem stawały mi w oczach wyobraźni sceny przy odbieraniu tych wielkich portretów, które się później mniejsze okazały. Sprawdziła. Od razu Kasia, wyjątkowo opanowana, adresy do odpowiedniego miejsca w internecie, telefon również i z miejsca sprawa została omówiona, skanowania tych portretów. A więc Kasia zasłużyła sobie znowu na moją wdzięczność do grobowej deski. No i życie toczy się dalej, tylko z lepszą perspektywą przeżycia przyszłych dni. Dziękuję.